Duchowa zachłanność. Doświadczamy czasem takiej pokusy, by koncentrować się, mówić o jak największej liczbie Bożych znaków, cudów, uzdrowień, nawróceń, charyzmatów, zwłaszcza tych bardziej spektakularnych. W dzisiejszej Ewangelii widzimy, jak ta pokusa może pracować i do jakiej skrajności może nas zaprowadzić. Ludziom z dzisiejszej Ewangelii, mimo że dobrze znali Pana Jezusa, że słuchali Go, że chodzili za Nim i widzieli niejedno, nie wystarczało już to, że Jezus przywracał wzrok niewidomym, słuch głuchym, że oczyszczał trędowatych, że wyrzucał złe duchy. Oni chcieli znaku z nieba, jeszcze jednego znaku. Dopiero wtedy mówili: uwierzymy w Ciebie. Postawili ci ludzie Panu Bogu warunki, jakie On musi spełnić najpierw, aby oni w Niego uwierzyli. Nawet na krzyżu Pan Jezus był kuszony jeszcze do znaku, do cudu. Zstąp z krzyża, a uwierzymy Tobie. Jakie warunki ja sam stawiam Panu Bogu? Czy do czegoś Go nie kuszę? Czy nie traktuję Go, może nawet nie do końca świadomie, jako maszynki do spełniania życzeń? Kim On dla mnie jest? Czy jest Panem, któremu ja pomagam coś w życiu moim zrobić? Czy jest na odwrót? To ja jestem Panem mojego życia, a On może mi jedynie pomóc w czymś. W takiej optyce Pan Jezus będzie oczywiście kimś ważnym, może nawet najważniejszym, ale jedynie jako pomocnik. A ma być Panem, ma być kimś, kto kieruje moim życiem. Jezus mówi dzisiaj w odpowiedzi, że On sam jest cudem, że On sam jest znakiem. Tak jak Jonasz był znakiem dla Niniwy, tak samo Jezus jest znakiem dla nas. Jonasz spędził 3 dni w trudnych warunkach, we wnętrznościach ryby, po to, by zaufać Bogu i pójść do Niniwy z trudnym słowem, ze słowem o nawróceniu, o Bożej karze. Tak samo Jezus jest znakiem dla nas, znakiem Bożej miłości, znakiem zbawienia. Wybieram Boga, kiedy koncentruję się na tym znaku, kiedy się z Nim identyfikuję, kiedy za Nim idę. Nosimy różne znaki, oznaki naszej pobożności, naszego przywiązania do Pana Jezusa, krzyżyki, medaliki, różańce. Nie ma w tym nic złego, ale to za mało. Najważniejszy znak to to, co noszę w moim sercu. To moja relacja do Pana i On sam najpierw. Dary są mniej ważne od dawcy. Na Nim najpierw się skupiam i Jego wybieram tak, aby nic innego w życiu mi Go nie przysłoniło, nie zastąpiło, by ta pokusa o jeszcze więcej, by ta duchowa zachłanność nie zawładnęła moim myśleniem, moimi pragnieniami, moim sercem. Panie Jezu, dziękujemy Ci dzisiaj za to, że Ty jesteś cudem największym, jaki mamy. Ty jesteś znakiem. Prosimy Cię o to, abyś pomógł nam koncentrować się tylko na Tobie, wybierać Ciebie na co dzień jako Pana, nie jako pomocnika, ale jako Króla, który rządzi, który ma realny wpływ na nasze życie, który nas prowadzi, który nami kieruje, bo tylko wtedy nasza wolność rośnie i tylko wtedy możemy naprawdę dużo. Amen.